Jak jeśli masz pytanie, to podamy mikrofon albo... Ja mam bym się chciała jeszcze dowiedzieć, bo bardzo mnie interesuje sam proces. Bardzo mnie interesuje sam proces powstawania murala. Czy moglibyście opowiedzieć trochę bardziej właśnie te wszystkie etapy? Bo już trochę wyłapałam, tak, o co chodzi. A jakby jeszcze można było przybliżyć, jak to się dzieje, że mural powstaje? Nie mam mikrofonu. To ja mam mikrofon. Nie mam mikrofonu, nie mam mikrofonu, masz. No dobrze, to powiem tak ogólnie. No przede wszystkim musimy mieć ścianę, na której to sporządzimy. To jest wymóg konieczny, ponieważ bez tego nie będziemy mieć tylko naszego płótna. No i wszystkie niezbędne zgody. Ze zgodami to jak zwykle bywa, trzeba po prostu to zdobyć. Co bywa czasem łatwe, czasem trudne. No wszystko zależy od projektu, wszystko zależy od miejsca, bo wtedy wiele wchodzą także odpowiednie organy miejskie, które muszą to uświęcić, no chyba, że robimy to nielegalnie. Wtedy niekoniecznie, ale no może się to wiązać z nieprzyjemnościami, prawda? Tutaj tak, teraz pytanie, czy chodzi o zgodę właściciela, czy musi też być zgoda plastyka miejskiego? Jest tu szereg zgód wymaganych, które trzeba uzyskać. I szereg jest to długi i dwurzędowy. Oczywiście to musi być zgoda właściciela obiektu, którym to właścicielem może być albo osoba prywatna, albo wspólnota, albo spółdzielnia, albo zakład budownictwa komunalnego, albo szereg innych podmiotów. I pół biedy, jeśli to właściciel prywatny, bo przynajmniej rozmawiamy z jedną osobą, a jeśli jest to spółdzielnia czy wspólnota, no to tych osób nagle robi się bardzo dużo i każda z nich coś zawsze ma do powiedzenia na temat projektu i bardzo często ma na przykład życzenie, aby coś, co jest zielone, było fioletowe lub odwrotnie, więc to są takie zasadnicze kwestie. No a potem to już wędrówka przez urzędy. No, bez wątpienia plastik miejski jest najważniejszą instytucją opiniującą. Podkreślam, opiniującą, a nie zezwalającą na realizację, chociaż w praktyce to oznacza to samo. No bo jeśli ta opinia jest negatywna, a my zrealizujemy taki mural, no to musimy się liczyć z tym, że pewnego dnia ktoś może nakazać nam jego usunięcie. Tak jak to ma miejsce w przypadku nielegalnie na przykład umieszczonych reklam, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane, zaopiniowane przez plastyka miejskiego. Jeśli taki mural ma się znajdować albo w zabytkowej tkance miejskiej, albo w obszarze chronionym przez UNESCO, no to wtedy wchodzi w grę konserwator zabytków miejski lub wojewódzki miejski, jeśli to budynek zabytkowy w obszarze miasta Krakowa, a nie znajdujący się w obszarze chronionym UNESCO. I odwrotnie, jeśli wewnątrz UNESCO, to już wojewódzki. To by były takie dwa czynniki opiniujące. Jest jeszcze oczywiście taki urząd jak Główny Architekt Miasta Krakowa, ale no, tam jeszcze nie dotarłem w swojej 15-letniej praktyce malowania ścian, więc, ale wszystko przede mną, jak sądzę, bo z każdą realizacją uczymy się więcej. Więc kto wie, może pewnego dnia i tam moja logotyp powstanie. No a później, kiedy te zgody już są, kiedy jest zgoda właściciela, kiedy jest zgoda plastyka, konserwatora, no to trzeba się zająć taką szeroko rozumianą logistyką tej realizacji. Trzeba te warby i dźwig sobie zorganizować, a co za tym drugim, czyli dźwigiem idzie, no trzeba również zorganizować przestrzeń do podjazdu pod taką ścianę. No i taka przestrzeń to już leży w gestii ZIKIT-u, tak? Czyli zarząd infrastruktury komunalnej transportu. No tam oddziałów jest, proszę Państwa, tyle co osób w tej sali, myślę, że więcej troszeczkę, na pewno. I do każdego z nich trzeba się wybrać, bo to jest i ochrona pasa ruchu drogowego i torowiska, w przypadku, jeśli pracujemy w pobliżu z tak zwanej skrajni trakcji, to nowy termin, którego się nauczyłem w zeszłym tygodniu. Także jest tego dość sporo, trzeba zrobić projekt objazdu takiego miejsca, gdzie pracujemy. On musi zostać zatwierdzony przez komendę policji. No, jest szereg, to oczywiście wszystko kosztuje, proszę Państwa, tak? Dzierżawa terenu pod dźwig, czy to nawet chodnika, bo to też jest pas ruchu, tylko że pieszego. Więc jest trochę tych formalności. I rzeczywiście dobrze jest mieć taką instytucję jak 101 Murali na Krakowa, która to potrafi, która umie wydeptać te ścieżki. Trudno jest się za to zabierać jednoosobowo, warto szukać partnerów, warto się łączyć w grupy i wspólnie te trudności pokonywać. Przepraszam, a jaka jest gwarancja, że ten mural zostanie na dłużej, czy ktoś, że ktoś sobie nie zmieni zdania na przykład? To wszystko zależy od typu umowy, jaki pan sporządzi z właścicielem tej ściany. No, zazwyczaj jest to dzierżawa nieodpłatna, no bo umówmy się, że jakby płatność zryczałtowana za ekspozycję na ścianie, no może sięgać nawet kilkunastu tysięcy złotych
miesięcznie lub kwartalnie, więc to nie są kwoty, które bylibyśmy w stanie przeznaczyć na podtrzymanie takiej ekspozycji, więc to jest zazwyczaj nieodpłatna umowa użyczenia takiej ściany. No i ona ma jakiś określony czas, rok, dwa, pięć, bardzo różnie. No potem to już w gestii właściciela tej ściany, czy on ją zamaluje, czy nie. Ale muszę powiedzieć, że to się jeszcze nie zdarzyło. To znaczy, te murale, które znikają z krajobrazu miasta Krakowa, to są te, które zostały albo zburzone, całe budynki w ten sposób, albo po prostu ocieplone te elewacje. Czyli no, przykryte styropian. Mural też ciągle tam jest, gdzieś pod spodem, tak? Więc trudno mówić o zniszczeniu, raczej o przesłonięciu. Nie wiem, czy to wyczerpuje. Ale ja jeszcze jestem nieusatysfakcjonowana, bo stanęliśmy w momencie, kiedy mamy już zgody, a teraz jeszcze chodzi o to, żeby on powstał. Jeszcze nie powstał. To ja jeszcze proszę, chętnie bym usłyszała jeszcze, jak to przyjeżdża artysta, tak? I co wtedy? Ja to wiem, że jest zagruntowane. Mówi, kurczę, wydawało mi się, że ta ściana jest trochę niższa. To jest stały punkt programu, przy wszystkich realizacjach. I równa. No, a potem przychodzą ludzie, którzy malują te ściany i mówią, dobra, 15 godzin, nie? Zrobimy. No i tak idzie, no, tak to idzie. Wsiada się do tego dźwigu, jedzie się na to drugie, trzecie, piąte piętro i się maluje. Różnymi metodami, bo można taki obraz wyświetlać na ścianie właśnie za pomocą projektora, co jest dosyć popularne w ostatnich latach, kiedy te urządzenia się spopularyzowały, potaniały i jakby są ogólnodostępne. No ale dawniej, jak pamiętam, jakby, że nie było takich rozwiązań, nie było nas stać na to, żeby wynająć sobie agregat prądotwórczy i podłączyć do niego żółtnik, tylko po prostu wszystko przenosiło się na oko za pomocą, nie wiem, kratownicy, tak? Czyli skali jakiejś, albo przy użyciu jakichś różnych innych ciekawych metod. Na przykład przeprucha, nie wiem, czy Państwo słyszeli, taki rodzaj szablonu, na który się sypie węglem. No, są różne metody. Ja mogę jeszcze zadać pytanie Państwu, ponieważ chciałam zapytać, czy te liczby 101 to są liczby realne, czy to oczywiście jest jakaś taka metafora? Czy rzeczywiście zakładacie, że powstanie 101 murali i jeśli tak, to w jakim czasie? I na Boga gdzie? Krótki komentarz, ponieważ no też śledzę od kilku lat zainteresowaniem i działalność tutaj wszystkich muralistów krakowskich. Sama mam mural u siebie, dwa nawet, ale to nieważne. I z tego, co z Arturem rozmawialiśmy, no to jest bardzo trudno w Krakowie pozyskać ściany, ponieważ wbrew temu, co się Państwu, no nie wiem, co się wydaje niektórym, to nie jest takie proste, bo albo kamienica jest w rejestrze zabytków, albo sprawy własności nie są uregulowane i w gruncie rzeczy wydaje mi się, że nie masz tak dużo tych ścian. Więc jak przeczytałam, że ma powstać 101 murali, to po prostu aż mi dech zaparło. To już powiem może. Więc tak, jeżeli chodzi o tą nazwę, to jest bardzo częste pytanie, na które z przyjemnością odpowiadam. Jeżeli chodzi o to liczbę, nie, 101 murali tak naprawdę to jest takie nasze hasło, natomiast na pewno nie stworzymy 101 murali, a już na pewno nie mamy jakiegoś czasu określonego, w którym chcemy to uczynić. Właśnie się skończył pan. Ponieważ tak, faktycznie, no 101 murali, gdybyśmy zamalowali Kraków, to by to jakoś przesytu i szczerze mówiąc, mielibyśmy pewnie akty protestacyjne nie malować murali w Krakowie. Nie chcę do tego doprowadzić absolutnie. Miejsce na murale tak naprawdę w Krakowie są, czasem warto się rozwiązać. One nie są może aż takich bardzo prestiżowych lokalizacjach, idąc z głównymi szlakami, powiedzmy, miejskimi. Natomiast one się tam znajdują w różnych miejscach ukryte i te murale tak naprawdę nie muszą być na wielką ścianę, na całą kamienicę. Często mogą być mniejsze, często mogą być ukryte w jakimś, w jakichś takich detalach architektonicznych, tak naprawdę budynków poprzemysłowych zwłaszcza, że tak naprawdę ich się zmieści troszeczkę jeszcze. Są pewne dzielnice, które są bardziej tutaj na to podatne, są dzielnice, do których nie będziemy wchodzić, bo po co niszczyć to, co jest ładne, nawet bardzo, bardzo ładną sztuką. Dlatego tych murali na pewno nie będzie tyle. Nie mamy też jakoś określonego czasu, w którym chcemy to stworzyć, bo no faktycznie, że teraz się tak akurat stworzyło, że w ciągu tak naprawdę niedługim czasie tak naprawdę stworzymy trzy murale. Tak naprawdę nie mamy tu jakiegoś timingu, że co miesiąc kolejny, co pół roku tak naprawdę jakaś tam konkretna ilość, tylko jeżeli pojawi się dobry artysta, to taka praca, którą warto będzie stworzyć, to będziemy po prostu dokładać wszelkich starań, żeby taka praca powstała. Tak. A ja mogę jeszcze do takich
swój komentarz, bo też mieszkam w podwórzu czy na podwórzu, w zależności od tego, kto to mówi. I ja na przykład, znaczy ten projekt, powiem tak, jest dosyć ciekawy, ale z drugiej strony, dlaczego znowu dwóch facetów stoi naprzeciw siebie, naprzeciw siebie dwóch facetów z wąsami, co kojarzy się trochę. I mają się połączyć, prawda? I jakoś, nie wiem, czy to jest ten nurt genderowy, czy to jest... Dlaczego nie ma tam kobiety? Bo nie wiem, czy my... Czy ja z wielkim mówiąc, żarem muszę ci donieść, że żadna z nich nie była prezydentką ani Krakowa, ani Podgórza. Ale czy połączenie polega na tym, że dwóch panów, którzy reprezentują... Podają sobie dłonie, no tak. Czy nie, to tak przez moment, najpierw powiedziałam, mówię, o fajny, ciekawy, ale później zaczęłam myśleć o tym. Mówię, znowu w XXI wieku dwóch panów z wąsami stoi naprzeciw siebie. Nie są to osoby rozpoznawalne. To jest chyba naprawdę tak pytanie do Marcina Wierzchowskiego. No wiem, tak? No tylko ja mówię, ja się dzielę tutaj taką refleksją. Po pierwszym takim, o fajnie tutaj, a z drugiej strony tak pomyślałam, no kolorystyka ciekawa, bo ogień czerwony z niebieskim się łączy, ale dlaczego tam znowu tych dwóch panów po 50, jak to wszyscy mówią, panowie po 50 rządzą. Słuchaj, w tym gronie, w którym jesteśmy, możemy sobie dyskutować o, nie wiem, o walorach estetycznych, tak, tego projektu. Natomiast jeśli chodzi o jakby takie fabularne, że tak powiem, założenia jego, no to jest projekt, który wychodzi naprzeciw oczekiwaniom Rady Dzielnicy, tak? To jest konkretna tematyka, tu chodzi o upamiętnienie jakiegoś wydarzenia i to jest rzeczywiście coś, od czego tutaj trudno uciec, tak? Więc można to bardziej lub mniej metaforycznie pokazywać, ale i akurat Marcin się zdecydował to pokazywać bardziej dosłownie, tak? Że tych dwóch nieszczęsnych panów, którzy się tam przeszkadzają, że mają wąsy, że się tam ściska, tak? No ale tak to chyba wyglądało. Właśnie nie ściska. Oni patrzą na siebie, właśnie nie ma tego uścisku ręki. Jest to napięcie. Dosłownie, tylko patrzą na siebie, naprzeciw siebie. No nie wiem, czy może ja mówię, przepraszam, mówię po prostu, nie jestem tu z żadną. Jako mieszkanka Podgórza. Ale właśnie to jest pytanie, które chciałam zadać, jak to jest właśnie z mieszkańcami, bo coś tam wspominaliście o tych opiniach sąsiadów, którzy tam coś komentują i tak dalej. Czy jakby ten element w ogóle was interesuje na fazie tworzenia projektu, tuż przed jeszcze właśnie w samej fazie tej koncepcyjnej, czy w ogóle opinia mieszkańców, jakieś konsultacje społeczne tutaj odgrywają jakąś rolę, czy właśnie ludzie mieszkający, bo to jest przestrzeń, upiększanie przestrzeni wspólnej, która ma służyć jakby wszystkim i rzeczywiście jest tak, że ludzie tak zależność mają do powiedzenia tutaj. Pewne utilitarne jakby kwestie, które dyktują założenia choćby no, po prostu takie koncepcyjne tych murali, tak? I... No, natomiast jeżeli chodzi o takie działania nasze bardziej na przyszłość, bo na tym się tak naprawdę skupiamy troszeczkę, to prace będą powstać troszeczkę w inny sposób. Najpierw zaproponujemy coś faktycznie, czy będziemy proponować mieszkańcom, gdzie wiadomo, ta ściana gdzieś będzie tam udostępniona w jakiejś tam konkretnej przestrzeni i z konkretną pracą będziemy wychodzić, a nie odwrotnie, że jest miejsce i może coś byśmy tutaj na szybko na przykład stworzyli czy zaproponowali. Będzie to bardzo, myślę, że będzie to dużo dłuższy proces tak naprawdę, bo jak najbardziej nam zależy na tym właśnie, żeby ci mieszkańcy, czyli ludzie, którzy będą tutaj codziennie obok tego przechodzić, a najpierw mieszkać na przykład naprzeciwko. Otwierasz okno i masz mural, tak? Dokładnie, no żeby tam nie było, nie wiem, kogoś, kto by się zaglądał w to okno z drugiej strony, bo i tak jest tego dużo na osiedle. To może ja uściślę jeszcze, bo rzeczywiście to jest jednak tak, że zaczyna się od miejsca, tak? To znaczy wybieramy ściany, których jest w Krakowie bardzo wiele i decyzja o tym, która to ściana będzie pokryta muralem, jest decyzją kluczową. Kiedy taką ścianę wybierzemy, to zwracamy się do artysty i prosimy go, aby dla tego miejsca, dokładnie dla tego, nie dla żadnego innego, zaprojektował mural. Tak? W oparciu o swoją wiedzę, jeśli nie posiada, to zorganizujemy dla niego wizytę studyjną w Krakowie, żeby przyjechał, obejrzał sobie to miejsce, poznał z ludźmi, którzy mieszkają dookoła, wchłonął trochę atmosferę ulicy, dzielnicy, spróbował się z tą całą jakby strukturą architektoniczną, urbanistyczną, społeczną, historycznym kontekstem zapoznać, tak? I wtedy coś dla nas przygotować. Po tym, jak to przejdzie przez weryfikację grupy organizującej, czy moją, jako dyrektora artystycznego, to wtedy kierujemy się do mieszkańców, tak? To jest niby ostatni etap, ale wbrew pozorom najważniejszy, tak? To znaczy my wykonujemy niejako in blanco pewną pracę, tak?
i ryzykujemy bardzo dużo, tak? Zapraszając artystę, prosząc go, żeby stworzył specjalnie dla nas kompozycję, która być może zostanie odrzucona przez mieszkańców, tak? Bo, albo będą chcieli ją modyfikować. Więc jakby będziemy zapraszać takich artystów, którzy chcą wchodzić w dialog z mieszkańcami i którzy są gotowi podjąć ryzyko zaprojektowania kompozycji dla konkretnej lokalizacji, wiedząc, że mogą się spotkać jakby z różnym odbiorem społecznym. Tak? To jest jakiś idealny model, w którym chcielibyśmy pracować. W tej chwili pracujemy w modelu, w którym instytucje miejskie, czy to Urząd Miasta, czy Rada Dzielnicy, zwracają się do nas z konkretnym zapotrzebowaniem. I takie rzeczy też będą się działy. Tak? Będą się działy, ponieważ te murale i tak będą powstawać. Z nami czy bez nas, więc chcemy, żeby powstawały z nami. Po prostu. Bo będziemy mieli nad tym kontrolę i dzięki temu będą lepszej jakości te prace. Tak? Tak jest założenie. Natomiast proszę pamiętać, że to są dwie różne sprawy. Tak? Jakby to, co my sobie sami wymyślimy, absolutnie według własnego gustu i potem będziemy konsultować z mieszkańcami, a to, co wymyśli instytucja, która się do nas zwróci z prośbą o współpracę. Tak? To są jednak dwa typy realizacji, różne. I no tutaj będziemy próbowali łączyć tą wysoką jakość artystyczną jednak z realizacją tych celów, które stawiają przed sobą i przed nami inspiratorzy w postaci instytucji publicznych. Ja bym chciała jeszcze tylko dopowiedzieć, że przy każdej realizacji dostajemy strasznie dużo maili, telefonów, informacji na Facebooku, bo jednak ten Facebook bardzo mocno żyje. I faktycznie, tak jak też powiedział Marcin, przy okazji realizacji na Lwowskiej pojawili się gdzieś mieszkańcy, którzy nam gratulowali, tak, mówili, że fajnie, że robimy coś kolorowego. Halo? Że to miejsce będzie wyglądało dużo lepiej niż wcześniej i tych informacji jest strasznie dużo. To są w większości bardzo miłe maile z gratulacjami, że faktycznie taka inicjatywa powstała. I dla nas to też jest potwierdzenie tego, że faktycznie idziemy w dobrym kierunku, ale też, tak jak powiedział Artur, faktycznie te konsultacje z mieszkańcami są dla nas bardzo ważnym etapem, jeśli chodzi o realizację na przyszłość. Trzeba też dodać, że tak zwane konsultacje społeczne, bo ten termin też nie jest tak, nie ma takich ostrych krawędzi, tak? Są jednak bardzo trudnym elementem i jak się na to spojrzy tak przekrojowo, na to, co się dzieje w Polsce, na innego typu inicjatywy, znaczy inne inicjatywy tego typu, o to chciałem powiedzieć, w innych miastach, tak? To tam te konsultacje społeczne bardzo różnie, albo wysuwają się na pierwszy plan, albo troszeczkę schodzą gdzieś tam na tyły, tak? No, akurat te dwa największe festiwale street artowe w Polsce, które mają miejsce w Łodzi i w Katowicach, czyli Urban Forums i Street Art Festival Katowicki, no to one zasadniczo w ogóle nie dotykają jakby sprawy konsultacji społecznych, tak? Tam się zaprasza artystę i desantuje się go z samolotu w jakieś wybrane miejsce i on tam spada na spadochronie, tak? Maluje i potem jest ewakuowany przez ten sam pojazd i leci na następną misję, tak? Więc tak to wygląda. Natomiast my byśmy chcieli to jednak obudować jakąś taką pewnym procesem poznawania kontekstu w miarę możliwości, tak? I tu nam pewnie będzie bliżej do festiwalu, nie wiem, ArtLoop w Sopocie, czy do Out of Something we Wrocławiu, gdzie ta partycypacja społeczna jest troszeczkę szerzej rozbudowana. Ale od czego zacząłem, że jest to jednak trudna sprawa, to znaczy, no Państwo sobie wyobrażają, co to znaczy iść do bloku, gdzie jest 15 pięter i porozmawiać z każdym mieszkańcem, tak? Ale nie, to jeszcze nie, bo ja bym poszedł i porozmawiał, tak? Ale albo podzielimy się, jakoś damy radę, nie? Ale teraz, proszę Państwa, chodzi o to, żeby wszystkie te 15 pięter propozycji uwzględnić, tak? Wykluczających się nawzajem, tak? To nie jest takie proste, tak? Państwo wiedzą, do czego są wybory i po co idziemy wrzucać te kartki do urn, tak? No decyduje większość. Więc no my też będziemy jednak w jakimś sensie no, kierować się głosem większości, tak? Wszelkie sugestie dotyczące projektu, jego korekty, jego prawda, zmiany jakiekolwiek, no jednak będą podejmowane głosem większościowym. Nie da się zadowolić wszystkich, a zwłaszcza wszystkich mieszkańców Krakowa. Ja tutaj jeszcze mam właśnie pytanie, które... Dwa pytania. Jedno jest ode mnie, a drugie zdradzę, że jest od Jacka Szlaka, który jest nieobecny, ponieważ musiał wyjechać się do Warszawy. Miałem nadzieję, że od Jacka Majchrowskiego zacząłeś. Niestety nie, ale właśnie a propos estetyki, bo tak w tym kierunku zmierzamy i jakby konsultacji społecznych. Ja na przykład, czy pierwsze pytanie powiem jakby ode mnie, ono się bardzo wiąże z tym, o co Jacek pyta. Ja je spróbuję przeczytać, ono jest dość długie. Niestety. Mnie bardziej martwi kwestia jednak nawet nie konsultacji społecznych z mieszkańcami, natomiast właśnie dogadywania się z władzami. I tutaj na przykład, co zadecydowało właściwie, bo ty wspomniałeś, mówiąc o konkursie na mural na Rondzie,
co zadecydowało o wyborze akurat tej realizacji, która w moim mniemaniu nie ma nic wspólnego z tym, co napisałeś w liście dla artystów. W moim również, dodam. No właśnie, więc jakby... To będzie wstępem do mojej odpowiedzi. Więc jakby dlaczego i co, i jeszcze jedno pytanie, co zadecydowało też o tym, że na przykład nie mieliśmy okazji się zapoznać z pracami innymi, które wpłynęły na konkurs. I to jest ode mnie. To może ja najpierw się tym zajmę. No dobra. Dobrze? Dobra. To jest ta większość, o której mówiłem przed chwilą, tak? Tylko w tym wypadku nie większość mieszkańców miasta Krakowa, nie większość internautów, tylko większość jurorów. W konkursie została powołana jakaś grupa osób decyzyjnych, zresztą nie tyle jakaś, to bardzo konkretna, bo przecież jawna. 5 osób w tym jury obradowało. I jakiekolwiek byłoby moje zdanie na temat tego projektu i tego, na ile on wypełnia założenia postawione przed uczestnikami w moim liście przewodnim do konkursu, no to jednak został wybrany głosem większości jurorów i ten wybór musimy uszanować. No ktoś może zapytać, dlaczego? No dlatego, że musimy być konsekwentni, tak? Jeśli rozpisujemy konkurs i ustalamy w nim nagrodę, no to jednak fair jest zarówno wybrać projekt, jak i potem go zrealizować. Naszym założeniem było, że jeśli zdecydujemy się na jakiś projekt, to go przenosimy na ścianę. Idziemy za ciosem do końca. No nie będę przed Państwem ukrywał, że poziom nadesłanych prac na ten konkurs nie był najwyższy. Wybraliśmy najlepszą możliwą pracę z tego zestawienia. Więc jeśli ktoś ma jakieś wątpliwości, ja wiem, że pozostałe prace konkursowe nie były publikowane, ale to był nasz świadomy wybór, ponieważ ja, proszę Państwa, doskonale pamiętam, kiedy w roli dyrektora artystycznego konkursu na mural na Galerii Krakowskiej przez 3 miesiące prowadziliśmy medialną batalię wokół zagadnień tak naprawdę abstrakcyjnych. Czemu ten, a nie tamten? No bo tak, no bo jury wybrało inny, tak? Od tego nie ma odwołania, więc po co o tym dyskutować? No po co? No znaczy ja, dlaczego? To się zwiąże z drugim pytaniem. No mnie na przykład... A Jacek obiecał, że nie będzie zadawał pytań. Bo na przykład mnie się bardzo podoba mural na Lwowskiej, bo obok mieszkam. I teraz Jackowi pewnie, nie, on się nie, że akurat mieszkam obok, przypadkiem może, ale po prostu podoba mi się, bo mi się podoba, bo jest na przykład historyczny. Jackowi na przykład to się nie podoba, dlaczego dojdę i pewnie, nie wiem jakie ma zdanie na temat Ronda, natomiast spróbuję to przeczytać. Powiem, że pan Jacek Szlag jest redaktorem naczelnym portalu Marketing przy Kamie i też jest związany z Zabłociem i z Podgórzem, więc pojawia się tutaj w tej dyskusji. Dlatego obiecałem, że zadam. Czy ja to spróbuję tak przeredagować na bieżąco, więc jakbym coś pomieszał, to proszę mi wybaczyć. Czy będziecie starać się zapraszać artystów światowej sławy i czy wszystkie na razie planowane murale są takie zachowawcze, symetryczne i historyczne? Nawiązujące do kontekstu historycznego miejsca, czy też zamierzają wstawiać coś bez pawich piór, kopców i elementów historii dzielnicy? Bo to moim zdaniem nie pomoże w konkurowaniu z innymi miastami. Liczą się nazwiska. W Łodzi na przykład jest kilka prac Gregora, nieujętych w galerii Urban Forum, zresztą słusznie, bo są takie samopowiadające się. U nas koniecznie powinno być, jeśli już nie sięgamy po zagraniczne sławy, więcej na Vera, Rejsa, ale co ciekawe, nie takiego jak, ale takiego jak w Kąciku, nie na Lwowskiej i koniecznie w City. To widzę, że pan Szlak się przebranżawia powolutku ze specjalisty z od marketingu do na specjalisty do spraw estetycznych. Takich głosów, w których ktoś mówi, że coś koniecznie musi być, jest bardzo dużo. Natomiast to nie są głosy, które my koniecznie będziemy brać pod uwagę. Wsłuchujemy się oczywiście w głos mieszkańców, natomiast takich głosów, ale zupełnie odwrotnych, w których ktoś mówi, że właśnie więcej pawich piór i super kontekstów historycznych, takie też do nas docierają. No więc albo sobie stworzymy po prostu maszynę do obliczania statystyk z tych głosów, albo jednak się będziemy kierować własnym poczuciem estetyki. Dlaczego mural na Lwowskiej jest historyzujący i dlaczego nawiązuje do elementów ludowych i do historii miejsca, do tego genius loci, jaki gdzieś na Podgórzu się unosi? No dlatego, że takich murali w Krakowie dotychczas nie było, tak? To znaczy, bardzo modne jest robienie murali w ostatnich latach i bardzo wiele festiwali, instytucji takie murale sobie sprawia. Nawet na przykład reminiscencje teatralne sobie zamówiły mural właśnie u Gregora, który się znajduje na ulicy Kupa. Nie ma żadnego związku z festiwalem teatralnym. Najmniejszego, nawet poszlakowego, nawet nie próbował tego tłumaczyć. Po prostu został zamówiony, bo murale są fajne. To
Tak nie będziemy działać. To nie jest kompletnie metoda, którą będziemy się posługiwać. Nie będziemy zapraszać dużych nazwisk, dlatego że są duże. Przynajmniej dopóki ja współdecyduję o tym, co się dzieje w stacji. Czyli nie będzie.